24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gościem Polskiego Radia 24 jest Anna Zalewska, europoseł PiS. Witam. Dzień dobry, witam. Pani poseł, pytanie o, no nie wiem, czy to już tak było słychać, czy miała Pani szansę zapoznać się, jakie są głosy kolegów z Europarlamentu i koleżanek, głosy oczywiście z Zachodu, bo to nas interesuje, na temat ukraińskiej kontrowersywy i tych sukcesów. W Polsce to oczywiście nas jednoznacznie cieszy, w ogóle w całej tak zwanej wschodniej flance NATO, ale dobrze wiemy, że na Zachodzie bardzo często odzywają się takie głosy, no, kiedy Ukraińcom za bardzo coś zaczyna wychodzić, no to żeby tej Rosji nie kopać tak za bardzo, żeby jej nie urażać, bo co to będzie, trzeba jakoś tę Rosję ratować z twarzą. Z tego to już się odzywa, czy raczej jest tak, że większość osób jednak się cieszy z tego, że kraj, który został zaatakowany, ma szansę się wyzwolić i może wypchnąć wreszcie Rosjan ze swoich terenów? Większość oczywiście się cieszy i ta kontrofensywa i ta ucieczka Rosjan będzie potrzebna do tego, żeby za dużo telefonów zachęcających do rozmów Putina nie było, żeby się jednoczyć w pomocy jeszcze większej dla Ukrainy po to, żeby rzeczywiście to przełamanie doprowadziło do wygranej, z kapitulacją Rosji. To byłoby marzenie. Oczywiście pan redaktor ma rację. Cały czas są różnego rodzaju głosy sceptyczne, łącznie z pracowaniem nad dokumentami, które mają uszczelnić sankcje, które mają doprowadzić do uniezależnienia się od węglowodorów rosyjskich. Poczekajmy jeszcze chwila, może nie trzeba będzie tego robić. Tak, ta kontrofensywa jest potrzebna dla Europy, żeby cały czas była przy Ukrainie. Pani poseł, też pytanie o, wspomniała Pani już o węglowodorach, wiemy, że znaczy, właśnie niewiele wiemy, to jest ciekawe, ale podobno trwa bardzo już intensywna praca nad reformą ETS. Wiadomo, że polski rząd chciał, żeby zawiesić na 2 lata albo ewentualnie zmniejszyć do tych prognozowanych cen ETS-ów też na 2 lata z możliwością przedłużenia na kolejne lata te opłaty za certyfikaty na emisję CO2. W którym kierunku to idzie? Do czego już doszliśmy, jeżeli chodzi o tę reformę ETS-ów i na co możemy liczyć realnie, bo wiemy, że no to zawieszenie to tam raczej chyba nie zdobędzie większości. Ja myślę, że o tej realności będą decydować obywatele, którzy za moment nie wytrzymają cen energii i gazu. I to nie mówię o Polakach, mówię o Francuzach, o Niemcach, bo tam ceny w sposób absolutnie niekontrolowalny szybują w górę i nie ma tego rodzaju rozwiązań jak w Polsce. Jutro jest konferencja, czyli spotkanie komisarzy. W środę debata o stanie Unii i propozycje komisji, która to komisja została zachęcona w piątek przez ministrów energii, bo odbyła się Rada Unii Europejskiej pod prezydencją czy pod przewodnictwem Czech, bo oni mają w tej chwili prezydencję. I tam padły deklaracje o 4 aktach prawnych. W wypadku energii i podatków to jest bardzo niebezpieczne, bo to zawsze musi być w granicach traktatów, czyli nie naruszać jednomyślności. To jest ustawa, rozporządzenie prawdopodobnie o tym, żeby zabrać zyski, nie wiadomo w jaki sposób to zrobić, firmom energetycznym. I oddać. Myśleliśmy, że przede wszystkim obywatelom, to znaczy w taki sposób skonstruować tę cenę, żeby cena końcowa była jak najniższa i tutaj była zgoda, ale na konferencji w piątek padły takie sformułowania, żeby oddać innym firmom, które to produkują taniej prąd, czy których prąd jest tańszy na giełdzie. To już jest bardzo niebezpieczne, dlatego że to dotyczy energii odnawialnej, która jest dotowana między innymi przez ETS. Później mowa jest o następnym akcie prawnym, o zablokowaniu jakichś maksymalnych cen gazu. Później akt prawny mówiący o oszczędzaniu prądu i jeszcze właśnie, o czym pan redaktor wspomniał, zatrzymaniu na jakimś poziomie ETS-u. Mówi się o 32 euro. Pierwsza debata w Komisji Środowiska się odbyła bardzo nerwowa, dlatego że ETS jest mechanizmem, który w ogóle napędza całą politykę Unii Europejskiej. Wszystkie pieniądze są oparte na ETS-ie, a ten ETS to taka piramida finansowa,
zakładająca kanibalizm energetyczny. To znaczy jedna energia płaci i dotuje drugą, która w dodatku nie może istnieć sama, musi być utrzymywana przy tej konwencjonalnej. Ja uśmiecham się, bo pokazuję absurd tej konstrukcji. Ale tak jak powiedziałam, wszystko jest podporządkowane ETS-owi i wszystko nakręca cenę energii. W związku z tym, jeżeli nie zawiesimy ETS-u, nie zmienimy dyrektywy, to naprawdę bardzo trudno, nawet ręcznie, bo Europa przychodzi na ręczne zarządzanie, nawet ręcznie będzie trudno ustabilizować te ceny. Pani poseł, to pytanie też o inną część tej układanki. Mówi pani, że ETS to jest taka machina, która napędza te finanse unijne, ale pojawiły się nawet w Unii Europejskiej takie głosy, zwłaszcza z lewicy, ale nie tylko, że no jednak to, że ETS stał się narzędziem spekulacyjnym, narzędziem finansowym, to jest jednak błąd w założeniach u samej podstawy, czyli wygląda na to, że polski rząd i kilka innych rządów mogliby znaleźć tam jakieś zrozumienie do tego, żeby to pozmieniać. Jak wyglądają te rozmowy? Ja myślę, że tak, dlatego że bardzo wiele krajów zdecydowało się na to, żeby produkować energię z węgla. To są Niemcy, Włosi, Austriacy, Holendrzy. W związku z tym, że podjęto takie decyzje, Komisja Europejska ustami Timmermansa, Franza Timmermansa, udaje, że łaskawie na chwilę daje przyzwolenie na tego rodzaju inwestycje i produkcję energii. No to ci inwestorzy, ci producenci energii mówią, ależ my zbankrutujemy, no to się zdecydujcie. Albo jest wojna, albo mamy kryzys energetyczny. W związku z tym tę politykę energetyczną jednak luzujemy i ściągamy wszystkie kagańce z tej polityki, albo udajecie, bo te ceny energii właśnie produkowanej między innymi z węgla, obarczone ETS-em, przypominam, do niedawna to było 100 euro, teraz jest około 70 euro, spowodują jeszcze większe ceny energii. To jest absurd. Przypominam, bo to zdaje się PGE razem z think tankami europejskimi przebadało, 70% instytucji finansowych, które uczestniczy w rynku ETS-u, to firmy zarejestrowane w rajach podatkowych. Ja myślę, że nie muszę Państwu mówić, że pewnie spodziewacie się tam również instytucji rosyjskich, które układają nam ceny energii tak, żeby jak największy chaos wprowadzać do Unii Europejskiej. No to od razu, skoro przy tym jesteśmy, pamiętam, że kiedy, no to jest trochę śmieszne nawet, że kiedy pan Juncker zostawał szefem Komisji Europejskiej, Unia Europejska zapowiadała walkę z rajami podatkowymi. Przypomnijmy, że część rajów podatkowych znajduje się na terenie Unii Europejskiej, między innymi w Holandii także, ale w Luksemburgu. Czy cokolwiek w tej sprawie posunęło się do przodu, czy poprzestano tylko na pustym gadaniu? Nie poprzestano na deklaracjach, nic takiego szczególnego się nie wydarzyło. Te raje dalej funkcjonują, zresztą inwestorzy europejscy i światowi bardzo te raje lubią, dlatego że one są też na terenie Europy, to daje duże możliwości, jak dodamy jeszcze do tego złote paszporty, bo też apelowaliśmy kilka miesięcy temu jako Parlament Europejski, żeby one zostały absolutnie zawieszone. Polega to po prostu na to, że inwestor, na przykład, no już nie w tej chwili rosyjski, ale jakikolwiek inwestor zainwestuje 500 tysięcy euro w różnych krajach europejskich, po prostu dostaje już paszport, tak naprawdę staje się obywatelem europejskim. Tak, kilka krajów to ciągle uprawia, Cypr, Malta, to często nawet pamiętam... Ale i Francja. Tak, tylko, że w którymś kraju to jest najtańsze właśnie, to nawet jest dużo, dużo poniżej. Nie pamiętam, czy nie w Portugalii czasem, że to jest taka najniższa z tych cen. No niestety, ale skoro już przy tym jesteśmy, też wprowadzono, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia wprowadziła zakaz wjazdu dla obywateli Rosji, taki turystyczny zakaz wjazdu. Wiadomo, że to jest takie symboliczne, chociaż dla wielu pewnie uciążliwe, bo podobno w Zakopanem Rosjanie bardzo lubili przebywać i często wjeżdżali. Teraz będzie trudniej, bo trzeba będzie naokoło przez Niemcy, ale właśnie jakie pani widzi szanse, żeby to przestało być tylko symboliczne, że tylko cztery kraje to zrobiły, ale żeby wprowadziła to cała Europa? Jak duży jest opór i czy naprawdę ten opór jest duży, czy to jest tak, że po prostu do każdej rzeczy Unia Europejska trochę jak taki słoń się przekonuje bardzo powoli?
Nie, no mamy większość liberalno-lewicową. W Parlamencie Europejskim tak też skonstruowana jest komisja, gdzie Niemcy i Francuzi przyzwyczaili się do tego, że to oni mają tą rolę decydującą i wielu eurodeputowanych. Ich relacje rosyjskie znamy. One są historyczne, nie mamy czasu tutaj na ten temat dyskutować. Ale to ja wtrącę pani poseł tylko, że gdyby to zależało od Niemiec i Francji tylko, to pani dobrze wie, że aż tylu pakietów sankcji by nie było i pewnie by były łagodniejsze, czyli jednak coś się udaje. Jasne, przypomnijmy, że od 2014 roku, kiedy tak naprawdę zaczęła się wojna na Ukrainie, było embargo na broń. No, Francuzi i Niemcy nie widzieli powodu, żeby przestrzegać tego embarga. Setki milionów euro płynęło w postaci technologii, czy też wprost broni do Rosji, która też miała okazję przygotowywać się do wojny z Ukrainą. Ale wracając do tego, do tej symboliki, rzeczywiście podjęto decyzję taką wspólną, że wypowiada się umowę wizową, a resztę pozostawia się poszczególnym krajom członkowskim. I ja sądzę, że to nie jest tylko kwestia symboliki, dlatego że to jest informacja do całego świata, że oto czynimy odpowiedzialnym za wojnę Rosjan. Nie pokazujemy jednego agresora, nie kumulujemy swoich emocji w Putinie, ale walczy Rosja z Ukrainą, walczy Rosja z Europą, destabilizując cały świat. Nie będziemy sobie przypominać tych okropnych obrazków, telefonów, rozmów podsłuchanych, gdzie wiemy, jaka jest satysfakcja, jaka radość i duma z tego, że mordują i kradną. Więc to nie jest symbolika, to jest pokazanie każdemu z obywateli Rosji, nie jesteś tu mile widziany, nie chcemy cię. Możesz kombinować, możesz starać się do nas przyjechać, ale my uznajemy, że ty też w tej wojnie uczestniczysz. Tak, to pamiętamy szczególnie taki szokujący może telefon wyłapany, kiedy żona rosyjskiego żołnierza pozwalała mu na gwałty na Ukrainkach, tylko żeby uważał i właściwie nawet zachęcała do tego, byle ona o niczym nie wiedziała. Tak? To trzeba przyznać szczególny krok cywilizacyjny ze strony Rosji na Ukrainie. I pytanie też o Węgry i Viktora Orbana. No trudno od początku tej wojny nie czuć zażenowania zachowaniem Viktora Orbana. Teraz okazuje się, minister Anna Moskwa po powrocie podkreślała, że no, pomysł na to, żeby zrobić te maksymalne ceny na gaz z Rosji, może maksymalne ceny na gaz w ogóle, ale z Rosji przede wszystkim, znalazł uznanie wielu krajów, 12 krajów właściwie to poparło bardzo mocno, inne w sposób umiarkowany. Głos sprzeciwu był jeden, głos Viktora Orbana i Węgier. No i trudno nie zapytać, bo ten temat wrócił, że podobno no, da się jakoś współpracować z Węgrami. Pytanie, jak współpracować z kimś, kto jest pożytecznym idiotą Putina, albo kto zachowuje się jak ktoś, kto na jego pasku chodzi po prostu? To rzeczywiście bardzo trudne pytanie, choć dla mnie od początku wojny dosyć oczywista odpowiedź. Nie należy współpracować. Trzeba mieć duży dystans, dlatego że skoro my jako Polska nawołujemy do jedności, szukamy tej jedności na całym świecie. Pan prezydent Andrzej Duda mówi o potrzebach Ukrainy. Widzimy relacje osobiste już prezydentów Ukrainy i Polski. To każde wyłamanie się, każde pokazywanie, że jest jakaś furtka, że jest jakaś możliwość, czy sympatia dla tego, kto wspiera Putina, może nie wprost, jest bardzo ryzykowna. Dlatego polskich polityków zachęcałabym też do tego, żeby być jednomyślnym i jednoznacznym. Dziękuję uprzejmie. Gościem Polskiego Radia 24 była Anna Zalewska, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję, miłego dnia.